Jaką jedną najważniejszą radę dałbym Tobie, jeśli chcesz zacząć z fotografią ślubną? Jedyna, ale nie masz ślubów, nie wiesz od czego zacząć, jak zacząć, przerasta Cię to, koniecznie zobacz ten film do końca. Partnerem kanału jest Fotofarma, profesjonalny sklep foto, wideo. A więc rozpoczynając przygodę z fotografią ślubną, nie masz jeszcze zdjęć ślubnych. No to jak ty chcesz właśnie zabłysnąć na tym rynku, jak chcesz zdobywać nowe zlecenia, gdy nie będzie tego portfolio? Musisz zbudować te portfolio. Nie ma sensu wychodzić z takim nastawieniem, że piszesz do różnych fotografów i piszesz: cześć Piotrek, cześć Grzesiek, mogę się zabrać z tobą, będę pomagał ci tam w torbę nosił z obiektywami i pomogę ci zrobić zdjęcia. To jest coś takiego, jakbyś powiedział, że hej Grzesiek, chcę być twoją konkurencją i w ogóle weź mnie na ślub, pokaż mi wszystko twoje doświadczenie całe 10-letnie, bo przecież ja chcę być fotografem ślubnym, więc no ty musisz mi to dać, no bo musisz mi to pokazać, no i będę twoją konkurencją i będę ci odbierał klientów. No dokładnie tak to brzmi, więc na czym się skupić jako pierwszym? Na swojej rodzinie i na swoich przyjaciołach. Zawsze gdy zaczynasz, znajdzie się w każdym po prostu roku jedna, dwie, trzy pary, pięć par, które właśnie biorą ślub i ty możesz zaproponować im współpracę, właśnie twoim przyjaciołom, twojej rodzinie, że ty będziesz fotografem ślubnym lub gdy już jest fotograf ślubny, no to ty będziesz po prostu tym drugim. Wtedy nie masz jakiejś presji strasznej, że ty musisz to zrobić, w ogóle zapadasz się pod ziemię, bo nie wiesz od czego zacząć. Tylko i tak, jeśli na przykład ta para młoda nie miała brać fotografa na swój ślub, no to zawsze to będzie lepiej mieć fotografa w postaci ciebie, niż w ogóle go nie mieć. Ja tak właśnie rozpoczynałem swoją przygodę z fotografią, że zaproponowałem właśnie parze znajomych, która brała ślub, która nie miała fotografa, nie miała tam kamerzysty, było to kameralne takie spotkanie w domu też później, ale dzięki temu miałem już pierwsze zdjęcia z przygotowań, pierwsze zdjęcia z kościoła i pierwsze zdjęcia z pleneru i takiego przyjęcia weselnego, co było mega, mega super, ponieważ potem mogłem już gdzieś te zdjęcia pokazywać i nie miałem takiego stresu związanego z tym, że muszę to wszystko wykonać perfekcyjnie, tylko miałem pewien luz, miałem dużo, dużo wsparcia od tych znajomych. I ty też będziesz mieć dużo wsparcia od swoich bliskich, rodziny czy też właśnie przyjaciół. Więc koniecznie wdróż tą zasadę i działaj. Powodzenia, trzymaj się, hej, pa.